Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu przedstawić najnowsze dane z dnia dzisiejszego, 27 marca. Liczba osób, u których stwierdzono przypadek zakażenia, jest cały czas ta sama, 7 osób. 2 osoby są hospitalizowane. Liczba osób objętych kwarantanną obecnie wynosi 219, z tego kwarantanna nałożona przez sanepid to jest 123 osoby i 96 osób to są osoby powracające z zagranicy. A zatem widzimy, że tutaj również poziom jest podobny do poziomu z dnia wczorajszego. Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym wynosi 50. Krótki komentarz. Proszę Państwa, widzimy, że sytuacja zmienia się nieznacznie. To jest sygnał pocieszający, biorąc pod uwagę wzrost zachorowań w innych krajach. Drodzy Państwo, przed nami weekend, sobota, niedziela. Pogoda zapowiada się nieźle. Ja chciałbym tutaj apelować do Państwa, abyśmy wszyscy przyłączyli się do akcji Zostań w domu. Jest to ważne, żebyśmy jak najmniej poruszali się poza obrębem swojego miejsca zamieszkania. Mam również gorący apel do wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w mszach świętych w niedzielę ze względu na ograniczenie ilości osób do 5. Bardzo proszę o to, żeby pozostać w domach i korzystać z możliwości uczestnictwa w mszach świętych, jakie dają media społecznościowe. Wszystkim, którzy ciężko pracują w walce z koronawirusem i służbom medycznym, służbom mundurowym, wolontariuszom, wszystkim potrzebna jest Państwa modlitwa. Zachęcam do niej wszystkich wierzących. Drodzy Państwo, policja w najbliższych dniach będzie przeprowadzać wzmożone kontrole osób, które niepotrzebnie poruszają się po mieście. Proszę wziąć to głęboko sobie do serca. Do zobaczenia w poniedziałek. Mam nadzieję, że wiadomości nie będą gorsze.